potem. Myślę, że wyjdzie po mojemu. O kurwa, tutaj spęd chyba pierwszy w pole wyjechałem, bo wszyscy przyjeżdżają normalnie. Trzeba teraz zobaczyć. Dobre. Widziałeś, że zapomniałeś żony z domu wziąć sobie. Dobre, co? Żony z domu zapomniałeś wziąć. Nie wiem, co chodzi. Jest córka w domu, kurde, ty chyba pijana jesteś dzisiaj, trudelka. Nie. Nie, tak się delikatnie przemiało chyba wczoraj na imprezie, co? Nie, bardzo. No dobra, ale... Wszystkie pozostałe to masz tutaj. Uciekaj, żeby cię tylko chłopaki nie zobaczyły, bo jeżdżę z Maria. To będzie takie jaja, że ja nie skoszę w ogóle, będę cię musiał odgrać kombajnie. Ja, nieważne. Na czole miała wczoraj. Chowaj się do domu, raz za trzy. No. Dobrze, żeby też wodę dała. Co ci gadać? Dawaj, młody. Dawaj, ścigamy się. Czekaj na mnie. Gdy naprawdę... Pamiętaj, sąsiad, nie miej nigdy córki w domu, pamiętaj. Ja mam twoją, mi starczy. To na wczoraj cię tak zachlała. Sypane z tego pola. Myślę, że chyba w pierwszym sezonie to było... podjechało. Kurwa, ja pierdolę, ja idę po przyczepę, ona jedzie. Tera się obudziliście obydwoje? No ja na przymarowane czym się jest. Pojemy ci dzisiaj. Nie byłem przygotowany, że dzisiaj takie jaja będą na odcinku. Kurwa, bo się wyciszył, kurwa. Ja też. Ja pierdolę. Mokrzy nie wieje w chuj. Grunzy przyjechała, trochę posypali my tu. Młody już za nią jeździ. No, już młody pilny ją. Słabo nie chodzi. Ona chiński, mnie nie. Dzięki. Po jakim ty języku umieć mówić jeszcze? Wszystkim. Zależy. Młodego. Sztuki. O co chodzi? Halo. I to będzie kurwa jak ten tekst na się jebany, bo da się do mnie mówić, dopiero się później do mnie odzywaj. Jak co? Kto tam młody? Ej, Boże, żeby... O, pomagałem cię, ty? Ja nie. No ja tak to jest. Ale córka wyszła na światło dzienne. No kurwa, chyba kichła. Ona nie umie mówić, nie? No wiesz, teraz pierwszy już od domu. Do ludzi, żeby teraz też ładnie to dało. No i ten zaoszczędzony pieniądz, czyli w tym sezonie wydałem tylko... Mam ja TikToka na nie mieć! Co? TikToka! Chcesz mi dać TikToka? TikToka nagrać! Na TikToka możesz nagrać, jo! Dobrze, dziękuję! No, na razie. Powoli jej chrypa schodzi. Dobrze, bo już kurwa tam ledwo co rozumiem, ale dobrze. Ale kurwa, kręci dupą. Co? Ja będę ojciła, to ja. Przyciepy gdzieś odpięła. To ty mi tu wyzrzemiesz! Ja ci nie ciebie. Dupą mi chuj do córki. Nie wiem, ale młody tak za nią kręci, że aż by normalnie zdejmuje te przyczepy. O, nie dość, że nowy nabytek, to jeszcze... Młody, a ty umiesz tym jeździć? Umiem. Dobrze. No dobrze, to wie. Dobrze. Kurwa, jak ty zary pazura, że potrafię. No, dobrze. Dobrze. O Boże, co tu się dzieje? Poczułem się normalnie jak z matką, a nie z córką, no ale okej. Okay. No dobrze. Dobrze. Co ci się dzieje, kurwa, bo mi rura zasłania. Bogi wali jebane. Ona chyba zaczyna kichać. Chyba przestań na jej śmieci. Drukowska na obiad była. Uśmiechnij się do zdjęcia ładnie. Pięknie, na Instagramka będzie. O! Super. Bo tak, to na początku było coś tam, młody nie przyjeżdżał, nie zarywał, a teraz po grubości widzę tutaj. Jakiś problem masz? Może tam podjeżdżać to lepiej, a nie to tam kurwa zdjęcia na Instagrama robić. Kurwa, zmiany będzie to na ulta się pojeżdżać, dzieciory. Mosz patyczka na wyśmiorę zady. To będzie Elia, że ja chyba na imię dzisiaj. Dobrze, czyści! Dobrze, widzisz jak ładnie? Mamy, trzeba już ganiać, bo się wysypie zaraz. Jo, wysypuj, 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 wysypuj. Wysypuję już gaśkami, no.
Dobra, tam jadę do końca. Jesteśmy tu niepotrzebni ewidentnie. Jadę do końca, bo przecież normalnie to jest... TikToka nagrywasz? Daj, daj! Dobra. No, młody chyba ci nie chce wchodzić w kadr, bo... Tak to przeważnie za dupą ci chodzi. Przepraszam bardzo, co? Nie, nic, nie znam. No, ty tam spokojnie. Chodź. Ja koszę cały czas. Patrzę w tym momencie, jak piękny znaczek fara tutaj jest. Pełna już jest. Pełna już jest? Bo... No to gitara. To może ta jechać. Bo mało pojadę. Gdzie mamy sypać? Do tego. Do Bina możesz, ale nie wiem, czy ty tam rozłożyć tą żmikę i tak dalej, dmuchałe, wiesz, wszystko, bo to tam... To z młodym pojadę. Ciężki kawałek chleba, ale młody będzie... Trzymaj się! Przytrzymaj tylko. Za dużo nie widać. Za daleko! Dobra, widzę. Salam alejkum na ścianie. Dobra, na rogu trochę i sypny, żebym miała tutaj. Muszę pamiętać, ale że... Ale krowa, aż podskakują takie świeże siano. Ja, dobra. Gitara. Można składać interes i jechać, można tak powiedzieć, na kawę, no. Chodź, dobra. Jak jestem u ciebie akurat, to... Jedziemy. Ej, ciekawe ty, jak będzie to jechać, tak, z rowerem? Ja wyjdziemy właśnie, bo nie będę pedałował chwilę. Ale to, panie, jak to się trzyma, nie pomyślałbym nawet, no. Jak to się ślizdze. Dobry! Hejka! Jenka? Dobra, dawaj, sąsiad, idzie. Patrzmy, jak młodzi kurna będą kurwa, jechać. Kurwa, masz tak wysoko kabinę, że 10 byśmy tam weszli. No ogólnie tutaj obok na spokojnie mógłby ktoś stanąć i sobie ze mną jeździć, więc... Ci powiem, że to trzeba wisto pomyśleć, żeby właśnie tu zrobić jakieś, bo jak ty będziesz umierzliwował, to ja bym sobie chętnie u ciebie posiedział. A nawet lepiej, dobrze, bo się, ja tak się to... żeś ukurzyła trochę, co? No to już na pewno. Chyba zajebałem. Co? Co to powiedział? Zajebalam się, a jak? Dobra, dawaj. Kurwa, gdzie ten twój stary precel jedzie? Dookoła? Nie wiem. Dziękuję. Kto to jedzie? Mamo! Dobra, jestem. Akbar. Dobra, sąsiad, pokaż mi na koniec, jak się ty mi oddawał to wszystko. Tak mi nie pokazał, ile do oddałem. Tomasz, jeszcze nie kliknąłem. Tomasz, na kliknij ty. Na co kliknij lepiej, żeby ci ten. Siano tu nie jest przyjmowane, proszę bardzo. Nie, kliknąłem i było. Dobra, to daj. Dobra, to weź ty mi. Ja nie mogę rzeczy. Nie idzie coś! Czekaj, dobra, czekaj, bo tu muszę ten przeczepić. O! Idzie! Tak. Idzie, kurna, ale zabił. Kurna, mi się tak strażamy na tym złączu, coś się pierdachnie, to trzeba wziąć. No, teraz widzisz coś, ale grunt, że oddałeś. Dobra, Bóg zapłać dla ciebie. Bóg zapłać, dzięki, trzymaj się. Bo po której będziemy krowy doić? Tak? Po której krowy będziemy doić? Ale to później, to wieczorem, to jak jest zamknięta do roboty, to jeszcze później, tak to. Dobra. Dobra, ale my w tym pięknym odcinku kończymy, takim rodzinnym, żniwnym, można tak powiedzieć, więc zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało i do następnego odcinka, na razie, cześć. A pa, słodziaczki! Mareczek nawet wiedział, gdzie co jak. Dobra, powoli tutaj, kurna, żeby mu się, no jednak te 4,5 metra, ale tu jest kawał lochy. O Jezus Maria, czekaj, żebym się tu zmieścił. O, luks. Cześć Mareczku. Siemano. Kurde, żeś tu się wepnął, myślałem, że się tu nie zmieścisz. Nie, no spokojnie, aż taki duży nie jest. Dobra, słuchaj, tutaj pojedziemy dzisiaj, bo mam pszeniczkę do koszenia. Jedno pole to jest teraz, pojedziesz tutaj, jak widzisz, to ścieliczka. Euforia? Od razu. Ta, wszystko na sumę mi ciśniesz. I tutaj pojedziesz ładnie, pięknie. Na tą pszenicę, ja ci tam z tyłu postawię przyczepę, a później jak będziemy przejeżdżać, to pojedziemy na drugie pole wtedy, ale to ja cię zaprowadzę, bo ty pewnie nie będziesz wiedział. Tam dobra. koło tego wodociągu, co ten wykop mają zrobiony. A, dobra, no to kojarzę, no. Dobra, dobra, skosimy to, będziemy myślić dalej, no. Mam licznik, se Łotpol, wszystko, bo... No sumę, dobra, nie ma problemu. Dobra, luksus, także patrzcie, tutaj fajnie, bo no właśnie, a to ja tak odwrotnie zawsze miałem, o kurna, ziot. O, się wpierniczył jak do siebie. Właśnie, czekajcie, muszę gniecenie włączyć. Ty, nie do siebie, nie mogę. Mokre chyba. Czekaj. Już ci daję. Muszę ci dać co? Mareczek, wyznacz podwykonawcę, dobra. Wyznacz Mareczka. O, no i to zobaczcie, fajnie. 6 na godzinę to już idzie robota. Bizonem to nie zawsze tak pogonił. Zależy też, jakie zboże było. Że ty kosisz najpierw? Tu ja za chałupą od razu swoją, widzisz? Jechałem dzisiaj. Dobra, luksus jest.
sprawa. A, no taki zbiornik, że Jorzym też tak przyjechał, przyzwyczajony jak do tego. Ja mu zaraz pójdę zobaczyć. Kurwa. Trochę... Marek, ile ty masz wielkość zbiornika? No dosyć spory, nie powiem ci dokładnie, bo nie ważyłem, ale no przyczepę na pewno ci zasypię. 2 tony mam już. Kurwa, ale tak o 5 wejdzie na pewno. Ja może jadę tamtą przyczepę zostawić, a ty mi tu to sypniesz i później... Ja, bo ty możesz zamknąć rurę, jak jesteś w połowie, nie? Tak. Dobra, to ja jadę... Albo chus, poczekam wtedy... Słuchaj, wysypuj się teraz na tamtą przyczepę. Dobra. To zawrócę i będę tam sypał. Dobra. I tak mówiłem, że szkoda, że nie nagrałem się za przewozu kombajnu, ale tam akcja z Turką dosyć spoko też wyszła, troszkę bekowo. Czy muszę sobie ten modulator dobrze tam poustawiać i będzie wszystko i coś glancuś. Ale na razie na spokojniutko wracamy sobie pomału do domu. Bo przecież sezon zimny prawie zakończony, dzisiaj też może sobie coś pojadę pokosić w realu. Albo jutro zobaczymy, jak to będzie z pogodą i tak dalej, z wyszykowaniem tego wszystkiego. Jak to oczywiście pójdzie, na razie sobie tutaj lecimy na spokojniutko, zaraz będziemy mieli tu wykoszone 3,5 tony, nakoszone jest, więc zaraz ino wysypiemy Borkowi na przyczepę i klasa. Klasowe żniwa, można pamiętam, widzicie, strasz się też pojawiła, tak jak pisaliście, strasz jest. Tam też spoczko do Matrixa zapraszam, on sobie to budował. Więc też elegancko, syrena naprawdę bardzo, bardzo fajnie tam działa. Elegancko będziemy mieli zasypane full, więc bez problemu będziemy mogli to sobie tutaj wysypać. Koło ciebie mówię, pojadę z kosza, będzie lepiej, szybciej, nawet by się coś stało, a mogę na ogród nawet robić, no. No to z jednej strony racja, ja się ustawię tu na rodze. Tak, to ja nic nie widzę, jak tam Mareczek jeździłem, pojeździ ze z Mareczkiem. Kurde, nie ma Mareczek. Się z nim. Bo ty, trzy przejazdy za chałupą, nie? Ale to Bizonem też tak podobnie robił, co nie? I z kasunem. W bychu. Może skater, aby ich omaknie, bo o jest, ale Jezus Maria, kurwa Marek wolni, że mi burkie wygiło. Spokojnie. Ja pierdzie, ile to tam Marek ci nie wiem. Za 4 tony. O kurde, to tu wejdzie, na przyczepę by mi nie wlazło. Kurwa, rzutnik spierdalasz. I parę rzutników chyba. O cholera. Dobra, wlazło. Ej, ożej się, kurwa, co jest? Klina podstaw. O Jezu, ty młody, dyskorolka. Weź dyskorolkę postaw, swoją macie najpierw odkupię i kurwa po 30 by tu trzeba. I przyjechałbyś młody tu 30 wtedy? Ja mu wtedy pokazał, to, na które pole tu jechać. Dyskorolkę ci... No podróż dyskorolkę, bo przecież kurwa zobacz co ty się dzieje, oni utrzymą tego, o Jezus. Masakra. Kurna. Czekaj Marek. Boż kurwa. Mimo co, bez... Ale dało ci to co? Nie masz młody tą dyskorolkę. Idę. Biegnę. Kurwa Marek, weź przybył, żeby mi się przytrzymać. O, przytrzymam tutaj. Ja pierdziele, nie pomyślałbym, nie? No, powiem ci, że towaru jest. No to 400 mi naładowałeś, nie? Towaru jest. Czekaj. O. O. Ty, młody, je... Ale tu jest Wiks, jaka zmielonka. Młody, je... Pójdziesz po 30 dasz radę? Dobra. Tylko tu podczep i ją zostaw, nie? Bo tu kurwa, żebyś nie zjeżdżał z tej kurki. Dobra, lepiej nie, bo... jedziemy na pole, jest. Marek. Dobra, jo, nie ma problemu. Dawaj, Marek, tutaj od razu w to się pakuj. Dobra. Weź tu machnij poprzecznik na 2 razy, nie? Ta, zrobię, no, bez problemu. Dobra. Spokojnie, już tu jadę samochodem. O! Tuks. A tam jeszcze jest chyba pół pola wykoszenia, ale przybiegnę, zobaczę, tak. Zobaczę jak tam. To gdzie ty Mareczek? To masz, kurwa, to pole? No koło mleczarni. Pamiętasz ten ugór kiedyś, to łąka była? Ta łąka? No. Nie. No łąka, co na początku była ugorem. Przed, no tak. Za rozpoczęciem serii, co żeśmy orali. I dobry panu. Dobry. Można to ponagrywać? Można, jak najbardziej. Fajnie, co się dzieje. Nie przejmuj się młody, nagrywaj. To sprzęt, co? Dobra, ale ja idę do swoich sprzętów. Och, kurde, no lepiej nie mogli my tu przyjść. Akurat. Mareczek kończy. Ładnie opierdzielone, fajnie suma to wygląda. Nie mam jeszcze nikogo na tą sumę. Wiem, że w tym sezonie muszę więcej napasować, ale no na pewno całe zadumy będzie i zobaczymy. A jak to jeszcze... No, w to w jeszcze tym sezonie to dużo na pewno będzie. Kurde, ładnie. Jeszcze tu coś dało na tą przyczepę. 2200 to piątkę, to ładnie, to tylko 9 tam będzie. Mareczek, ile ci to tam pokazuje?
No, z 1100 zł wyjdzie. No, bo tam nie było tyle kodu, ja dopiero, żebym jak teraz jechał, to żebym się machnął, nie? No, tam no. Zapomniałem, że ja mam całego, kurwa, 32 ary, a ja przecież mam zasiane no ta, no. Tego, nie? Więc... Plus 50 ary gdzieś takiego wyjdzie. Ile mówisz, 1100, tak? 1100, no. No i luks, robota, od razu też zapłacone, kurwa, powiem ci, raz wychowimy ciążę, się później rozliczyć i... O, czekaj, tu przelej pieniądze na konto i to kuźwa, później taka robota, on w szpitalu tam wylądował. No, tak to bywa czasami, no. A tak to już zapłacone i wszystko. Tak, z głowy będzie, no. No ja na razie tak, ja później mam taki, bo w tym roku kosiłeś już sorgo kiedyś, czy nie? Tak, kosiłem, no. Jak to tam plonuje mniej więcej? No... Coś jak Boże podobnie? No nie aż tak podobnie. Mniej trochę. A, no bo kuźwa, no to zobaczę, jak nikogo nie ten, jak nie będzie czasu wtedy na koszynie, bo tam nie wiem, co mi się od tej sekundy kupił, coś chciał, ale to zobaczymy, no. Bo ładnie ci robota poszła, to ja będę dzwonił do ciebie, nie? Dobra, w kontakcie, nie ma problemu. Soje i sorgo do koszynia to będą dwie jo. Na raz to akurat, nie? Dobra, nie ma problemu. No, trzymaj się następnego, na razie. Na razie, bo sąsiad zawsze miał więcej poprzednich żniw, nie? Mareczek jedzie. A kurde, sąsiad miałeś ty odwrotnie, ty zawsze... Znaczy ty miałeś tyle tych żniw poprzednio, więcej tych jesiennych niż ja normalnie, nie? O, żeś tam się z Mareczkiem się mijasz, czy co? A kurde, to powiem ci, dobrze, że mam malutki, bo... On też by już mógł wózek dzięki, kłaść, Mareczek, nie? Trzymaj się tam. No ale tutaj dwa kombajny, to już jest klimat, co? To już jest polska wieś. To już mi się podoba. Ale nie no, uratowała mnie dzisiaj ta furtka, nie? Ciul roboty i ciul pieniędzy.